Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll i Pan Hyde. Część piąta. Mruknął pan Utterson i po chwili namysłu zapytał: czy nie mógłbym mu jakoś pomóc? Rozumiesz, jesteśmy trójką bardzo starych przyjaciół. Życia nam nie starczy na zawiązanie podobnych węzłów. Nic dla niego nie można zrobić, odparł Lanyon. Sam go zresztą zapytaj. Ale on nie chce mnie przyjąć, poskarżył się adwokat. Nie dziwię się, Utterson. Niegdyś, po mojej śmierci, być może poznasz prawdę. Dzisiaj nic ci nie powiem. Nie mogę. A tymczasem, jeżeli mógłbyś zostać ze mną i pogadać o innych sprawach, zostań na miłość boską. Jeżeli jednak tylko ten temat zaprząta cię bez reszty, lepiej idź sobie, bo to nad moje siły. Po powrocie do siebie stary jurysta usiadł i napisał list do doktora Jekylla. Biadał, iż zatrzaśnięto przed nim drzwi przyjaznego niegdyś domu i pytał o przyczynę nieszczęsnego zerwania z Lanyonem. Następnego dnia otrzymał obszerną odpowiedź, naszpikowaną patetycznymi zwrotami, miejscami zupełnie niejasną. Nieporozumienie z Lanyonem było nie do naprawienia. Nie winię naszego starego przyjaciela, pisał dr Jekyll. Wszelako podzielam jego opinię, iż nie powinniśmy się widywać. Od tej pory zamierzam wieść żywot w absolutnym odosobnieniu. Nie dziw się, proszę, i nie powątpiewaj o dawnej przyjaźni. Jeżeli drzwi mojej siedziby będą często zamknięte, nawet dla ciebie. Musisz pozwolić mi kroczyć moją mroczną drogą. Z własnej winy ściągnąłem na siebie karę i niebezpieczeństwo, którego nie wolno mi nazwać. Jestem nie tylko arcygrzesznikiem, ale również arcycierpiętnikiem. Nie wyobrażałem sobie, że na tej ziemi znajdzie się miejsce dla tak potwornego bólu i strachu, a ty, drogi Utterson, możesz uczynić tylko jedno, by ulżyć trochę ciężkiej doli przyjaciela. Uszanuj moje milczenie. Adwokat był zaskoczony. Ponury cień Hyde'a zniknął. Jekyll wrócił do dawnych obyczajów i zamiłowań przed tygodniem. Przyszłość uśmiechała się do niego, wróżąc promienną i zacną starość. Jekyll wrócił do dawnych obyczajów i zamiłowań. Przed tygodniem przyszłość uśmiechała się do niego, wróżąc promienną i zacną starość. Tymczasem ów spokój ducha, pogoda i cały sens życia runęły w jednej chwili i bez uzasadnionego powodu. Tak wielka i nagła zmiana mogła wskazywać na obłęd, lecz postawa i słowa Lanyona dowodziły, że tajemniczych przyczyn należy szukać głębiej. W kilka dni później dr Lanyon zachorował obłożnie i umarł przed upływem 2 tygodni. Wieczorem po pogrzebie, który wzruszył go niezmiernie, pan Utterson zamknął się na klucz w swej kancelarii. Siedział tam jakiś czas przy mdłym blasku świeczki, następnie zaś dobył i położył przed sobą kopertę adresowaną ręką i zalakowaną pieczęcią zmarłego przyjaciela. Poufne. Do rąk własnych J. G. Uttersona.
w przypadku jego wcześniejszego zgonu spalić, nie czytając. Należy przyznać, że ta instrukcja brzmiała groźnie, więc stary jurysta drżał na myśl o treści zawartego w kopercie dokumentu. Dziś pochowałem jednego przyjaciela, myślał, a to może mnie kosztować drugiego. Porzucił jednak obawy, które uznał za nielojalność i złamał pieczęć. Wewnątrz była druga koperta, również zalakowana i opatrzona napisem „Nie otwierać przed śmiercią lub niewytłumaczonym zniknięciem doktora Henryka Jekylla”. Utterson nie wierzył własnym oczom. Niewytłumaczone zniknięcie. I tutaj, podobnie jak w szaleńczej ostatniej woli, od dawna zresztą zwróconej autorowi, niewytłumaczone zniknięcie łączyło się z osobą doktora Henryka Jekylla. Ale testament zrodził się w mrokach wyobraźni tego strasznego człowieka. Hajda. Cel był aż nadto przejrzysty i jasny. Jaki sens wszakże mają te same słowa pisane ręką doktora Lanyona? Srogie pokusy opadły powiernika. Pragnął zlekceważyć zakaz i niezwłocznie sięgnąć do dna powikłanej tajemnicy, ale honor zawodowy i zaufanie zmarłego przyjaciela były wystarczającym hamulcem, to też koperta spoczęła na dnie pancernej kasy, w najbardziej sekretnej skrytce. Inna sprawa pokonać ciekawość, inna przemóc ją całkowicie. Należy więc mniemać, że od owego pamiętnego dnia pan Utterson nie tak gorąco pragnął towarzystwa pozostałego przy życiu druha. Myślał o nim życzliwie, lecz z niepokojem i obawą. Co prawda schodził doń w odwiedziny, lecz doznawał pewnej ulgi, gdy go nie przyjmowano. Wolał rozmawiać z Poolem na ganku, przy odgłosach wielkomiejskich gwarów, niż stanąć twarzą w twarz z dobrowolnym pustelnikiem, zamkniętym w mrokach opustoszałego domu. Nowiny Poola nie były pocieszające. Doktor przesiaduje coraz więcej w gabinecie za laboratorium, a ostatnio często tam nawet sypia. Jest przygnębiony, milczący, nigdy nic nie czyta. Najwidoczniej gryzie się wewnętrznie i nad czymś rozmyśla. Utterson przywykł do jednakich wciąż meldunków kamerdynera i stopniowo począł odwiedzać przyjaciela coraz rzadziej. Pod oknem. Podczas zwykłej niedzielnej przechadzki panowie Utterson i Enfield zawędrowali znowu na ową boczną uliczkę. Kiedy znaleźli się naprzeciw wiadomych drzwi, przystanęli nagle i obydwaj spojrzeli w ich kierunku. Ha, historia skończona, odezwał się Enfield. Nie zobaczymy więcej pana Hyde'a. Mam nadzieję, odparł Utterson. Mówiłem ci kiedy, że go raz widziałem i że podobnie jak ty poczułem dziwną odrazę. Nie mogło się obejść bez tego, odpowiedział pan Enfield. Ale ty musisz mnie uważać za kapitalnego osła. Nie domyśliłem się wtedy, że te drzwi to tylne wejście do rezydencji doktora Jekylla. Ba, nawet później odkryłem to po trosze z twojej winy. A więc dokonałeś odkrycia, zawołał stary prawnik. Ponieważ już się to stało, możemy skręcić w zaułek i spojrzeć w te okna. Prawdę mówiąc, bardzo się niepokoję o biednego Jekylla. Mam wrażenie, iż towarzystwo przyjaciela, bodaj przez ścianę, wyszłoby mu na dobre. Chociaż wysoko w górze niebo płonęło jeszcze słonecznym blaskiem, w wilgotnym, chłodnym zaułku panował cienisty półmrok. Środkowe z trzech okien było nieco uchylone. Za nim zaś siedział doktor Henryk Jekyll, smutny i zatroskany, niby więzień, co znikąd nie wygląda pociechy. O, Jekyll, zawołał zdziwiony adwokat. Jakże się cieszę. Widzę, że ci lepiej. Gorzej, mój drogi, odparł sucho lekarz. Nieporównanie gorzej. Chwała Bogu, niedługo już pociągnę. Za dużo przysiadujesz w domu, podjął Utterson. Trzeba spacerować, pobudzać krążenie krwi, jak my z panem Enfieldem. Pozwolisz, to mój kuzyn, Enfield. Doktor Jekyll, Ryszardzie. Rusz się, choćby zaraz. Weź kapelusz, chodź z nami. Zacny jesteś, westchnął doktor. Posłużyłaby mi przychadzka, ale... Nie, nie. Nie,
to niemożliwe. Za nic się nie odważą. Naprawdę, Utterson, miło mi, że cię widzą. Zrobiłeś mi wielką przyjemność. Chętnie poprosiłbym na górę ciebie i pana Enfielda, ale ta nora nie nadaje się do przyjmowania gości. W takim razie, odparł wesoło stary prawnik, nie mamy wyboru. Zostaniemy na miejscu i utniemy z tobą rozmówkę. O to właśnie zamierzałem panów prosić, powiedział lekarz i uśmiechnął się pogodnie. W tej chwili jednak uśmiech znikł i ustąpił miejsca wyrazowi takiej grozy i rozpaczy, że krew zastygła w żyłach dwóch przyjaciół stojących na dole. Twarz doktora widzieli przez mgnienie oka, bo okno opadło z trzaskiem, lecz to mgnienie wystarczyło w zupełności. Odwrócili się i jak niemi opuścili mroczny zaułek. Idąc cichą uliczką, milczeli również i dopiero na pobliskiej arterii, która nawet w niedzielę pulsowała życiem, pan Utterson zerknął z ukosa na krewniaka i w odpowiedzi otrzymał spojrzenie pełne trwogi. Obydwaj byli śmiertelnie bladzi. Zmiłuj się, Boże Wszechmogący, jęknął stary prawnik. Zmiłuj się nad nami. Enfield smutnie pochylił głowę i szedł dalej bez słowa. Ostatnia noc. Pewnego wieczora pan Utterson wypoczywał po obiedzie przed kominkiem, gdy zaskoczyła go wizyta Poole'a. Słowo daję, Poole, co cię sprowadza? Zawołał, lecz przyjrzawszy się baczniej kamerdynerowi, dodał: co się stało, pan doktor chory? Panie mecenasie, odpowiedział służący, bardzo niewyraźna sprawa. Siadaj, masz tu kieliszek wina, nie śpiesz się. Powiedz wyraźnie, o co ci chodzi. Zna pan mecenas obyczaje doktora, podjął Poole. Wie pan, że zamyka się na cztery spusty. Otóż znowu zamknął się w gabinecie i, panie mecenasie, wcale mi się to nie podoba. Naprawdę wcale, boję się, panie mecenasie. Mój kochany, rzekł adwokat, uspokój się i mów wyraźnie. Czego się właściwie boisz? Boję się od jakiegoś tygodnia, odparł Poole, puszczając pytanie mimo uszu. Dłużej już nie wytrzymam. Wygląd wiernego sługi aż nadto potwierdzał jego słowa. Poole zachowywał się nerwowo i tylko raz, kiedy oznajmił panu Uttersonowi o swym strachu, spojrzał mu w oczy. Siedział ponury, trzymając na kolanie nieruszony kieliszek wina i wpatrywał się uparcie w kąt posadzki. Dłużej nie wytrzymam, powtórzył. No, śmiało, Poole, podjął gospodarz. Widzę, że coś cię dręczy, że naprawdę stało się coś złego. Próbuj mi wytłumaczyć, o co właściwie chodzi. Myślę, że to nieczysta sprawa, bąknął kamerdyner. Nieczysta sprawa, krzyknął adwokat zdenerwowany własnym przestrachem. Jaka nieczysta sprawa? Co ten człowiek plecie? Nie bardzo mam odwagę prosić, jąkał kamerdyner, ale gdyby pan mecenas raczył pójść ze mną i przekonać się na własne oczy. W odpowiedzi pan Utterson wstał, chwycił płaszcz i kapelusz. Bardzo się zdziwił wyrazem ulgi, który ożywił zatroskaną twarz gościa, a jeszcze bardziej faktem, że wierny sługa odstawił nietknięty kieliszek. Noc była zimna, wieczna, prawdziwie marcowa. Sierp księżyca leżał na grzbiecie, jak gdyby obaliła go zawierucha, gnająca szybko strzępy białych, pierzastych obłoków. Wiatr porywał słowa i barwił policzki, a ponadto, zdawać się mogło, zmiatał przechodniów. Pan Utterson nigdy nie widział równie wyludnionych ulic Londynu. Dokuczała mu ta pustka, bo był w nastroju, kiedy człowiek gorąco pragnie widoku i sąsiedztwa bliskich. Mimo wewnętrznej walki przytłaczała go brzemieniem świadomość nieszczęścia. Wicher hulał po placu, podnosił tumany pyłu, a cienkie drzewa na skwerku smagały żelazne ogrodzenie lub siebie nawzajem. Poole, który przez całą drogę wyprzedzał adwokata o parę kroków, zrównał się z nim teraz i, nie bacząc na kąśliwe zimno, zdjął kapelusz, aby czerwoną chustką osuszyć czoło. Chociaż szli szybko, nie była to rosa zmęczenia, lecz zimny pot bezbrzeżnej trwogi. Twarz miał trupobladą. Mówił schrypniętym, przerywanym głosem. Panie mecenasie, jesteśmy na miejscu. Daj Boże, by nie czekało nas nic złego.
Amen, dorzucił pan Utterson poważnym tonem. Kamerdyner zastukał cicho. W odpowiedzi uchyliły się drzwi zabezpieczone łańcuchem, a jakiś głos zapytał z wnętrza domu. Czy to pan, Poole? Ja, otwieraj, prędzej. Hall był jasno oświetlony. Na kominku buchał suty ogień, a w jego kręgu cała służba. Kobiety i mężczyźni. Stała stłoczona, niby trzoda owiec. Na widok starego jurysty pokojowa zachlipała histerycznie, kucharka wrzasnęła. Pan Utterson, chwalisz Boga! I skoczyła naprzód, jak gdyby chciała porwać w ramiona wybawcę. Co się tutaj wyrabia? Rzucił gniewnie adwokat. Dlaczego wszyscy tkwicie w holu? Co za nieporządek, niesubordynacja. Na pewno wasz pan nie byłby zadowolony. Wszyscy się boją, bąknął Poole. Nastała głucha cisza, tylko pokojówka zaczęła głośniej szlochać. Milcz, głupia! Gromił ją kamerdyner z furią, świadczącą o zdenerwowaniu, lecz na donośny lament dziewczyny całe zgromadzenie poruszyło się i z grobowymi minami zaczęło zmierzać do drzwi w głębi holu. A teraz, ciągnął Poole, zwracając się do chłopca kredensowego, podaj mi świecę, trzeba z tym skończyć wreszcie. Następnie poprosił pana Attersona, by zechciał za nim pójść i wyprowadził gościa do ogrodu na tyłach domu. Panie mecenasie, mówił po drodze, proszę poruszać się możliwie jak najciszej. Chcę, żeby pan dobrze słyszał, nie będąc jednocześnie słyszanym. Jeszcze jedno. Gdyby przypadkiem on poprosił panu do gabinetu, niech pan mecenas za nic nie wchodzi. Ta nieoczekiwana przestroga tak wstrząsnęła nerwami pana Attersona, że biedak omal nie utracił równowagi ducha. Opanował się wszakże pewnym krokiem, wszedł za przewodnikiem do nieprzyjemnej budowli i przez stare prosektorium zaśmiecone szczątkami skrzyni i butelkami pośpieszył w kierunku schodów. Tam kamerdyner nakazał mu gestem, by stanął na uboczu i słuchał. Sam zaś postawił świecę i przywołując resztki odwagi, wszedł na stopnie. Drżącą ręką zastukał po obitych czerwonym wojłokiem drzwi gabinetu. Pan Utterson chciałby widzieć się z panem doktorem. Zawołał i jeszcze raz poprosił na migi, aby adwokat pilnie nastawił uszu. Powiedz panu Attersonowi, że nikogo nie mogę przyjąć. Odpowiedziano zza drzwi żałosnym tonem. Dobrze, panie doktorze. W głosie Poole'a brzmiała nuta jak gdyby triumfu. Wierny sługa znów ujął świecę i przez podwórko zaprowadził adwokata do obszernej kuchni, gdzie ogień od dawna wygasł, a na podłodze mrowiły się karaluchy. Panie mecenasie, zapytał spoglądając Attersonowi w oczy, czy to był głos mojego pana? W każdym razie bardzo zmieniony. Odparł zagadnięty i chociaż pobladł znacznie, nie odwrócił wzroku. Zmieniony, powtórzył kamerdyner. 20 lat służby to trochę za dużo, bym się mógł mylić. Mojego pana tam nie ma. Coś się z nim stało. Zniknął tydzień temu. Wtedy słyszałem go ostatni raz. Wzywał imienia Bożego, płakał. A kto jest w gabinecie, panie mecenasie? Kto czy co? I dlaczego tam siedzi? To, panie mecenasie, coś, co woła o pomstę do nieba. Dziwna historia, Poole. Dziwna i szalona, mój drogi, odrzekł pan Utterson, przygryzając wargi. Załóżmy, że twoje domysły są słuszne, że doktor naprawdę, no powiedzmy, został zamordowany. Czemu jego zabójca pozostaje na miejscu? Nie, ten pomysł nie wytrzymuje krytyki. Sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi. Cóż, panie mecenasie, podjął kamerdyner, ciężko pana przekonać, ale myślę, że mi się uda. Przełożył Tadeusz Jan Dechnel. Czytał Jacek Brzezowski.